Witajcie! W tym materiale skupimy się na tym, co to jest system WTR i do kogo jest skierowany. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujący materiał i przekona Was, że do właśnie treningowi w tym systemie warto poświęcić czas i włożyć w niego wysiłek. Zapraszam serdecznie. System WTR stworzyłem bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu wyciągniętym ze szalonych rycerskich, treningów sztuk walk, zarówno tych uderzanych, jak i zapaśniczych, europejskich, jak i azjatyckiej szermierki oraz przede wszystkim prawie 10-letnim doświadczeniu trenerskim. W jego trakcie miałem pod opieką kilkuset adeptów. W przeróżnym wieku, od tych najmłodszych 4-latków po najstarszych wieku około 60 lat. Chciałem, żeby to był jak najbardziej kompletny system, przeznaczony zarówno do rekreacji, i będąc przy tym niesamowicie ciekawą formą aktywności fizycznej, którą można by się pochwalić choćby w biurze, jak i mogące być solidną podstawą do profesjonalnego rozwoju w jednym z dowolnych aktualnych kierunków szermierki historycznej. Czy to by były walki sportowych, walk rycerskich, tzw. HMB, czy walki HEMA, czy różnych odmian miecza sportowego, w tym coraz bardziej popularnych grach bitewnych LARP. Żeby tak było, w procesie szkolenia każdy z adeptów poznaje podstawy szermierki współczesnej, historyczne techniki traktatowe, jak i oczywiście współczesne techniki rycerskie. Przy tym wszystkim bardzo dużą uwagę poświęcamy właściwemu przygotowaniu fizycznemu. Zarówno w zakresie budowy siły, stabilizacji, rozciągnięcia, czy uzyskania pełnego zakresu ruchów naszego ciała. Zapewniamy dzięki temu nie tylko dobre podstawy do rywalizacji, ale przede wszystkim po prostu zdrowy sposób życia. Każdy, kto mnie zna, ten bardzo wie, jak bardzo cenię sobie praktykę w treningu. Dlatego też każdy trening jest okraszony dużą liczbą sparingów, zarówno zadaniowych, jak i już w formie wolnej walki. I od pierwszego treningu każdy z naszych adeptów ma możliwość już poczuć zastrzyk adrenaliny, wynikający z sytuacji walki, jak i wylew endorfin, jak uda się wygrać choćby jedno takie starcie w ramach walk. Większa część treningu realizowana jest za pomocą tzw. sprzętu miękkiego. W jego skład wchodzi kask, suspensor, rękawice, no i w zależności od treningu, który się wybrało, miękka tarcza i miecz, miecz długi, halabarda czy włócznia. Trening z użyciem tego sprzętu daje możliwość realnego trafienia partnera, bez większego uszczerbku dla jego zdrowia, dzięki czemu bardzo szybko można się wdrożyć w materiał poprzez symulowanie realnej sytuacji w pola walki. Też dużym plusem tego wszystkiego jest to, że nie wymagamy dzięki temu kupowania drogiego sprzętu ochronnego. Nie trzeba mieć zbroi, nie trzeba mieć stroju do hemy. Za tysiące złotych wystarczy, za kilkaset złotych kupić własny sprzęt, kask i resztę i już mamy. Nie ma ograniczeń dla ludzi trenujących w system WTR. Mamy takie osoby, które w wieku lat 40 przychodzą na nas po raz pierwszy i ze sportem nie mieli styczności już od czasów studiów. Dla nich to jest często trudne, lecz dzięki mocnemu samoparciu bardzo szybko zyskują dawną sprawność. Pamiętajmy też, że przygotowany jest materiał dla najmłodszych, w którym dużą uwagę przykładamy nie tylko do samego robienia mieczem, ale także uczenia podstawy fair play, współpracy w ramach drużyny, szacunku do trenera i współćwiczących, oraz co jest bardzo ważne i trudne, a stanowi dobrą lekcję życia, akceptacji porażki i tego, że nie wszystkie są dane na tacy, a sukces okupiony musi być wysiłkiem. W ramach WTR zbudowany jest system 5 stopni podstawowych i 2 stopni trenerskich. Może to być celem samym w sobie zdobywanie tych kolejnych stopni, motywując do dalszych starań i treningów, albo dodatkiem. Nie ma żadnej różnicy, którą wybierzemy metodę. Ważne jest to, że dzięki temu trenujemy i walczymy o własne zdrowie. Serdecznie Was zachęcam do poznania systemu WTR. Jeśli lubicie sport, rywalizację, walkę bronią, średniowiecze czy fantazy, to na pewno odnajdziecie w tych treningach coś dla siebie i przy dbaniu o zdrowie będziecie się po prostu świetnie bawić. Mam nadzieję, że się widzimy na treningach. Do zobaczenia.